Witam wszystkich świątecznie. Wielkanoc. Chciałem Wam dzisiaj króciutko pokazać taki fajny bajerek do właściwie na pulpit jako gadżet. Chodzi dokładnie o World of Tanks gadżet. Co na nim możemy ciekawego znaleźć? To pingi ak na aktualnych serwerach. Dosyć fajna sprawa. Europejski, amerykański, chyba. Nie wiem, tajwański, rosyjskie. Dosyć ciekawe wyglądające radyjko. Możemy sobie tutaj kanały zmieniać i puszczać. Także dosyć fajna sprawa. Mi się akurat te radio podoba. Capitol, wyłączę je. Radyjko działa, także wszystko jest ok z nim. Co fajne informacje dotyczące szybkiej na przykład mojej osoby, tak? Czyli rozegrane mecze, wygrane, porażki, przetrwane, zniszczenia. Tu macie też wykrytych, zadanie obrażenia, procenty trafień, suma PD, średnie, najwięcej, średnie uszkodzenia, ranking oraz data od kiedy do kiedy, ilość gier i tak dalej, dzień. Wygrane, średnie doświadczenie na dzień i tak dalej. Oraz zakładka klanu. To jest dosyć fajna sprawa, bo automatycznie jak ja wcisnę sobie znaczek mojego klanu, to automatycznie przenosi mnie na zakładkę klan. Gdzie tutaj akurat możecie to sobie zobaczyć. Ja to przenoszę, bo akurat mam dwa ekrany, więc resztę gadżetów mam po prawej stronie na ekranie. Nie wiem, czy będzie widać. W każdym razie tak to mniej więcej wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o ustawienia tego gadżeta, one są dosyć fajne. Tu ustawiony sobie mój region, Polska. Radio, które chcemy sobie wybrać, ale tam możemy sobie wybierać je w tamtym okienku, jak wam pokazywałem wcześniej. Tytuł, oczywiście skórkę może się dać na jakieś, nie wiem, tęcza. Bądź klasyczny, tak dałem wcześniej. No, w każdym razie naprawdę mnogość ustawień. Możemy ustawić sobie alarm również, załóżmy za 30 minut jest CW. Bądź na przykład ustawić sobie, wyszukaj osoby, to jest dosyć ciekawe, nigdy z tego nie korzystałem jeszcze w takich gadżetach. Nawet możemy podać swoją nazwę Skype, ale to chyba dotyczy tylko rosyjskich serwerów, to jest taka wyszukiwarka osób na Plutonu. Ping, bardzo fajna sprawa, wciskamy EU, rozpocznij test i automatycznie nam testuje pingi na europejskich serwerach. Jak widzicie, dosyć fajna sprawa. Oczywiście informacja o gadżecie. Oczywiście zrobiona przez pana Timura Terekowa. Pewnie pan z Rosji. Bardzo fajny gadżet, fajna sprawa. Zapytacie się dlaczego. Jak zresztą tutaj widzicie, na szybciutko możecie znaleźć sobie informacje, ile tam gier, tak dalej. Ja to używam na drugim ekranie, więc mi to tak za bardzo nie przeszkadza. Z tego alarmu do końca, na przykład ile tam CW, to nie korzystam raczej z tego. Czasami z radia sobie włączę, czasami zobaczę sobie, ile zagrałem na szybcika meczy. Nie muszę oglądać się w profilu i tak dalej, mam to od razu na drugim ekranie. Także taki bajer dodatkowy, jakbyście chcieli sobie zainstalować. No, to by było chyba na tyle. Smacznego jajka, życzę wszystkim udanego popołudnia. I mile spędzonych świąt. No, to trzymajcie się. Na razie.